So congratulations for coming to church. Więc gratuluję wam, że przyszliście do kościoła. It would be really lonely today without you here. Byłbym tu bardzo samotny dzisiaj bez was. Congratulations for living in the best part of Poland. Gratulacje, że możecie mieszkać w najlepszej części Polski. Congratulations for making the most amazing food in the world. Gratulacje, że robicie najlepsze jedzenie na świecie. I think I've probably been to Poland 40 times. Myślę, że w Polsce byłem może 40 razy. And now I continually understand why Polish people don't like English food. I ciągle to rozumiem, dlaczego Polacy nie lubią angielskiego jedzenia. Because your food has taste. Dlatego, że wasze jedzenie ma smak. Our food is like cardboard. A nasze jedzenie to tak jak karton. Why don't we all stand up for a moment? Wstańmy na chwilę. And just spend a moment, turn around, shake hands with about 15 people and say, hey, good looking, welcome to church today. Spędźcie chwilę, odwróćcie się do kogoś, przywitajcie się, podajcie rękę jakimś 15 osobom, które dzisiaj tutaj przyszły. Great. Wspaniale. You can grab a seat, thanks. Możecie usiąść, dziękuję bardzo. My wife Sophia sends her love. Moja żona Sofia przysyła pozdrowienia. And so do my kids, Georgia, who is now 17, and Jaden, who is now 14. Tak samo moje dzieci, Georgia, która ma już 17 lat, i Jaden, który ma 14. I'm looking to find my daughter a rich husband, so if you're a rich 17, 18-year-old, then come and see me later. Szukam bogatego męża dla mojej żony, więc jeśli jesteś bogatym 17-latkiem, 18... Dla córki, przepraszam. I just said, I'm looking for a husband for my wife. I need a new translator. Good, we're going to turn in our Bibles today to Philippians chapter 3. Otworzymy sobie nasze Biblię dzisiaj na czwartym rozdziale listu do Filipian. And I'm going to set my timer so I don't preach more than 4 hours. Więc ustawię sobie tutaj czas, żebym nie głosił więcej niż 4 godziny. Somebody's like, really? Niektórzy z was mówią, prawda? And we're going to read Philippians chapter 3, 17 to 21. I czytamy trzeci rozdział do Filipian od 17 do 21 wersetu. Bracia, bądźcie moimi naśladowcami, wszyscy, razem wzięci. Bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. Zachowanie wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża. Często wam o nich wspominałem. Teraz też mówię ze łzami. Ich końcem zguba, ich bogiem brzuch, a ich chwałą własne pohańbienie, gdyż zawładnęło nimi to, co ziemskie. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. Uczyni to tą mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać. When we were talking about 9 years ago about KDM and the possibility of KDM, a lot of the foundation for this church really came out of this passage of scripture. Kiedy mówiliśmy 9 lat temu o KDM, o tym kościele, o tym, co chcemy tutaj założyć, wiele z fundamentów tego, co tutaj widzicie, wywodziło się właśnie z tego fragmentu. When Paul writes this, he says our citizenship is in heaven. Kiedy Paweł to pisze, on mówi, że nasza narodowość jest w niebie. Your citizenship is in heaven. Twoja narodowość jest w niebie. I was born in Manchester, England. Ja urodziłem się w Manchesterze, w Anglii. In Manchester we have biblical weather. W Manchesterze mamy biblijną pogodę. Last summer it rained for 40 days and 40 nights. That's biblical. Zeszłego lata padało 40 dni i 40 nocy. To jest bardzo biblijne. When I was 2, I moved to Australia. Kiedy miałem 2 lata, wyprowadziłem się do Australii. When I was 15, I moved back to Manchester. Kiedy miałem 15 lat, z powrotem przeprowadziłem się do Manchesteru. When I was 20, I moved to Sydney, Australia. Jak miałem 20 lat, przeprowadziłem się do Sydney w Australii. When I was 24, I moved back to Yorkshire in England. Jak miałem 24, przeprowadziłem się z powrotem do Anglii, do Yorkshire. And then 10 years ago, we moved to Manchester and started Audacious Church. A 10 lat temu przeprowadziliśmy się do Manchesteru i rozpoczęliśmy kościół Audacious. So half my life has been in Australia, half my life has been in the United Kingdom. Więc połowa mojego życia była w Anglii, w Wielkiej Brytanii, połowa w Australii. I speak both Australian and English. Ja mówię zarówno po australijsku, jak i po angielsku.
I speak English, but it's with an Australian accent. Mówię po angielsku, ale z australijskim akcentem. So when I go home to Australia, everyone says, "Wow, you sound so English." Kiedy wracam do domu do Australii, wszyscy mówią: "Jejku, ale ty brytyjsko brzmisz." And when I'm in England, everyone says, "Oh, are you from Australia?" A jak jestem w Anglii, to wszyscy mówią: "A, ty jesteś z Australii." So I'm really a man with no homes. No one welcomes me anywhere. Dlatego, że jestem tak naprawdę człowiekiem bez domu. Nikt mnie nigdzie nie wita. I feel like Jesus when he said he's the Son of Man who has nowhere to lay his head to rest. Czuję się jak Jezus, który mówi, że jest synem człowieczym, który nie ma gdzie położyć głowy. I come to Poland and I feel at home. Przyjeżdżam do Polski i czuję się jak w domu. But your language is messed up. Ale wasz język jest naprawdę pokręcony. Seriously. Naprawdę. I don't even know if Jesus knows how to speak Polish. Ja myślę, że nawet Jezus nie wie, jak mówić po polsku. We're in a restaurant in Gdańsk the other night. Wieczoru któregoś byliśmy w Gdańsku w restauracji. I wanted to say please to the waiter in Polish. Chciałem po polsku powiedzieć do kelnera proszę. But I didn't say please. Ale nie powiedziałem proszę. I called him a pig. Nazwałem go świnią. Because your language is messed up. Dlatego, że wasz język jest pokręcony. The word sounds the same. Te słowa brzmią tak samo. Proszę. Proszę. I can say Magda. Ale umiem powiedzieć Magda. Zbiziek. Zbigniew. I half my life in Australia, half my life in England. Połowa życia w Australii, połowa w Anglii. Actually have two passports. I mam dwa paszporty. I have citizenship in Australia and I have citizenship in England. Mam taki paszporty dwa, dzięki temu mam jakby narodowość australijską i brytyjską. Dwa paszporty. When I first moved to England when I was 15. Kiedy się przeprowadziłem do Anglii mając 15 lat. We have words in Australia that we say all the time. Mamy takie słowa w Australii, które ciągle powtarzamy. And these words are okay. I te słowa są okej. Okay. But in England? Ale w Anglii? They're not okay. One nie są okej. Okay. For example. Na przykład. In Australia we have things called flip-flops. Mamy takie obuwie, nazywa się to japonki po naszemu. What do you call them? Japonki. Jabonki. Japonki. Whatever. Yeah. And the Australian word is the word thongs. I australijskie słowo, które właśnie przed chwilą słyszeliśmy, to jest thongs. But in England that word means something completely different. Ale w Anglii dokładnie to słowo oznacza zupełnie coś innego. And very inappropriate. I jest to bardzo nieodpowiednie. I didn't know this. Nie wiedziałem tego. I'm 15 years of age, I've just moved to England. Mam 15 lat, właśnie się przeprowadziłem do Anglii. I'm in the back garden of my house. Jestem sobie w ogródku w domu. And the elderly lady next door starts to have a conversation with me. I starsza kobieta, która mieszka obok, zaczyna ze mną rozmowę. She says, "It is a nice day today." I mówi: "Piękny dziś mamy dzień." And I said to her, "It is perfect weather for wearing thongs." A ja mówię do niej, to jest doskonała pogoda, żeby ubrać właśnie te klapki, czyli thongs. In England, a thong is a form of underwear. W Anglii to określenie thongs to odnosi się do pewnego rodzaju bielizny. I didn't know this. Nie wiedziałem. I'm talking about shoes. Ja mówię o butach. She thinks I'm talking to her about underwear. A ona myśli, że ja jej mówię na temat bielizny. This is what we call a clash. I tu jest pewne zderzenie. A clash of cultures. Zderzenie kultur. You probably understand this. Wy pewnie to rozumiecie. That if ever you've traveled to any other nation, że jeżeli podróżujecie do jakiegokolwiek innego kraju, there are some things that are fine in Poland, but offensive in another country. Są rzeczy, które w Polsce są w porządku, ale w innym kraju będą obraźliwe. It's called a clash. I to się nazywa zderzenie. Paul says here, our citizenship is in heaven. I Paweł tutaj mówi, nasza narodowość jest w niebie. And the most of the time, even we followers of Jesus, think of our citizenship being on earth. A większość czasu my, nawet ludzie wierzący, myślimy o naszej narodowości jako narodowości w danym kraju. We call ourselves Polish. Nazywamy siebie Polakami. Or British. Albo Brytyjczykami. Or Ukrainian. Albo Ukraińcami. Or Russian. Albo Rosjanami. Or German. Albo Niemcami. But when God looks at you, he doesn't look at you according to your nationality. Ale kiedy Bóg na ciebie patrzy, nie patrzy według twojej narodowości. He doesn't look at the Polish Zibi. On nie patrzy na polskiego Zibiego. He just looks at his son Zibi. On patrzy na swojego syna Zibiego.
He doesn't look at me as the Australian English Glyn. On nie patrzy na mnie jak na australijsko-angielskiego Glyna. He looks at me as his son Glyn. Patrzy na mnie jak na swojego syna Glyna. And I want to remind you today that your citizenship is in heaven. I chcę wam dzisiaj przypomnieć, że wasza narodowość jest w niebie. When KDM started about 9 years ago. Kiedy KDM powstał prawie 9 lat temu. In prayerful consideration, we made this decision. Kiedy modliliśmy się wspólnie, podjęliśmy taką decyzję. That this is not a Polish church. Że to nie jest polski kościół. This is going to be a kingdom church. Ale będzie to kościół królestwa. Because I want you to know something. Bo chcę, żebyście coś wiedzieli. Kingdom principles work wherever you live in the world. Zasady królestwa działają gdziekolwiek jesteście. Whether or not you live in India or Russia or England or Poland, kingdom principles work. Bez względu na to, czy mieszkasz w Indiach, czy mieszkasz w Rosji, w Anglii, czy w Polsce, zasady królestwa działają. And what happens is this, is because we are so Polish or we're so English. I to, co się dzieje, ponieważ my jesteśmy tak bardzo polscy albo tak bardzo angielscy, at times we clash with the kingdom of heaven. Czasami zderzamy się z królestwem niebios. It's not deliberate. I to nie jest celowe. I didn't deliberately mean to offend my elderly neighbor when I was 15. Jak miałem 15 lat, wcale nie zamierzałem celowo obrazić tej mojej starszej sąsiadki. But there's often a clash. Ale często pojawia się zderzenie. So I want to remind you today. I chcę dzisiaj wam przypomnieć. That your citizenship is in heaven. Że wasza narodowość jest w niebie. Your citizenship is in another kingdom. Wasza narodowość jest w innym królestwie. That should actually make us the best citizens of our nation. Ale to tak naprawdę powinno uczynić z nas najlepszych mieszkańców swojego kraju. But we have our citizenship in heaven. Ale nasza narodowość jest w niebie. You're of a different kingdom. Pochodzicie z innego królestwa. He says here, our citizenship is in heaven, another kingdom. On mówi tutaj, nasza ojczyzna jest w niebie, w innym królestwie. And I want to suggest to you four really quick things today. I dzisiaj chcę zasugerować wam cztery takie szybkie rzeczy. Four things that every kingdom has in common. Cztery rzeczy, które są wspólne dla każdego królestwa. The first thing that every kingdom has is a king. Pierwsza rzecz, którą ma każde królestwo, to król. Somebody at the top. Ktoś na górze. A monarch. Władca. In England we have a queen. W Anglii mamy królową. Queen Elizabeth II. Królowa Elżbieta II. Every English man is taught to love two women in their life. Każdy angielski mężczyzna jest uczony, aby kochać w życiu trzy kobiety. You love your mama. Kochasz mamę. You love your wife. Kochasz żonę. And you love the queen. I kochasz królową. We have a monarchy. Bo mamy monarchię. Every kingdom has a monarch, a king or a queen. Każde królestwo ma monarchę, królową lub króla. This speaks of priority. I to mówi nam o priorytecie. So when the queen comes to Manchester, everything stops. Kiedy królowa przyjeżdża do Manchesteru, wszystko się zatrzymuje. The red carpet is rolled out to meet the queen. Rozwijany jest czerwony dywan, żeby przywitać królową. A few years ago, some of our teenagers had the opportunity to meet the queen. Kilka lat temu część naszych nastolatków miała okazję poznać królową. We had to teach them a few things. Ale musieliśmy nauczyć ich kilku rzeczy. Don't wear your pajamas when you meet the queen. Jak idziesz na spotkanie z królową, nie ubieraj piżamy. We had to teach the boys how to bow and the girls how to curtsy. Musieliśmy nauczyć chłopców, jak się kłaniać, dziewczynki jak dygać. We had to teach them don't speak to the queen unless the queen first speaks to you. Musieliśmy ich nauczyć, nie wolno mówić do królowej, jeżeli królowa najpierw do ciebie nie przemówi. We had to say to them if you touch the queen you're going to get shot, so don't touch the queen. Musieliśmy im powiedzieć, nie dotykaj królowej, bo jak dotkniesz, to cię zastrzelą. The queen comes with great priority. Królowa przybywając jest to wielki priorytet. And I want you to know that in the kingdom of God we have a king. I chcę wam powiedzieć, że w Królestwie Bożym mamy króla. In other words, it's not a democracy. Innymi słowy, to nie jest demokracja. I don't get to have a vote on what God the king thinks. Ja nie mogę sobie zagłosować na temat tego, co Bóg, król, sobie myśli. He is the king. On jest królem. And I am a citizen of his kingdom. A ja jestem mieszkańcem jego królestwa. And when you understand that your citizenship is in heaven, we learn then to make the king's priorities our priorities. I kiedy zrozumiemy, że nasza narodowość jest w niebie, to wówczas to, co jest priorytetem króla, staje się moim priorytetem. The kingdom of earth, the kingdom of Poland, the kingdom of Britain, we have different priorities. Królestwa ziemi, królestwo Polski, królestwo Anglii, Wielkiej Brytanii mają swoje priorytety.
You see, the majority of people in humankind right now think about themselves only. Większość ludzi w naszej całej ludzkości myśli głównie o sobie. Life is about what I can get, what I can keep, what I can gather, what I can hold on to. Życie polega na tym, co ja mogę wziąć, co ja mogę przygarnąć, co ja mogę mieć i czego mogę się uchwycić. On the kingdom of earth, it's all about me. W Królestwie Ziemskim chodzi tylko o mnie. I am God. Ja jestem Bogiem. I am the CEO of the universe. Ja jestem prezesem tego wszechświata. My feelings are the most important thing. Moje uczucia są najważniejsze. I'm the center of the world. Ja jestem centrum świata. I know this. Wiem to. I know it's true in Poland. I wiem, że jest to prawdą w Polsce. Because I've just been sitting in the office next door. Bo właśnie siedziałem w biurze obok. And in there, there is a map. I tam była mapa. And I noticed something unusual about your map in there. I zauważyłem coś niezwykłego na tej waszej mapie. I noticed that right in the center of the map. Zauważyłem, że w centrum tej mapy is Poland. Jest Polska. I thought to myself, self, how strange. Ja pomyślałem sobie, jakie to dziwne. Britain is meant to be in the center of the map. No przecież to Wielka Brytania powinna być w centrum mapy. And Poland is meant to be over here to the right somewhere. A Polska powinna być gdzieś tutaj po prawej stronie. But if you go to any nation of the world, ale jak udacie się do jakiegokolwiek kraju you're na świecie, find that every map has its nation in the middle. To zobaczycie, że każda mapa ma ten właśnie naród w centrum. Because we're God. Bo to my jesteśmy Bogiem. We're right. My mamy prawo. Everybody else is wrong. I my mamy rację, a wszyscy inni się mylą. I want you to know that every kingdom has a king. Chcę wam powiedzieć, że każde królestwo ma króla. And Paul says your citizenship is in heaven. A Paweł mówi, że twoja narodowość jest w niebie. In Matthew chapter 6:33. W Mateusza 6:33. It says seek first his kingdom and then everything else will be added to you. Jest napisane szukaj najpierw jego królestwa, a wówczas wszystko inne będzie ci dodane. So how do you have a successful marriage and family? Więc jak można odnieść sukces w małżeństwie i w rodzinie? Seek first his kingdom. Szukaj najpierw jego królestwa. How do you see God prosper you and bless you in business and in work? Jak chcesz oglądać Bożą pomyślność, Boże powodzenie w biznesie, w pracy? Seek first his kingdom. Szukaj najpierw jego królestwa. Make sure that you keep God as your king, as central in your life. Dopilnuj, że uczynisz Boga królem, centrum swojego życia. In Psalm 24 it says, who is this king of glory? W Psalmie 24 jest napisane, kim jest ten król chwały? He is the Lord strong and mighty. To jest Pan, potężny i silny. In 1 Peter chapter 2. W 1 Piotra w drugim rozdziale. It says we should honor all people. Jest napisane, że powinniśmy szanować wszystkich ludzi. We should love the brotherhood and the sisterhood. Powinniśmy kochać braci i siostry. We should fear God. Powinniśmy się mieć bojaźń Bożą. And we should honor the king. I powinniśmy szanować króla. That's why we do church every Sunday. Dlatego robimy kościół co niedzielę. To remind us. Aby przypominać of sobie our need. O naszej potrzebie. To honor the king. Oddawania czci królowi. The reason we take offerings every Sunday. Powód, dla którego co niedzielę zbieramy kolektę. Is to remind us. Aby przypomnieć sobie. Of our need. O naszej potrzebie. To honor the king. Aby oddawać cześć królowi. I give my 10% every week. Daję moje 10% co tydzień. I've done it every week for 40 years. Robię to co tydzień od 40 lat. God, you first. Boże, ty pierwszy. I know that I'm a citizen of the kingdom by placing priority over the king. Wiem, że jestem mieszkańcem nieba, dlatego że priorytetem jest mój król. The second thing every kingdom has. Druga rzecz, jaką ma każde królestwo, is every kingdom has a culture. To każde królestwo ma kulturę. We have a king. Mamy króla. And we have a culture. I mamy kulturę. A culture is a way of doing things. Kultura to jest sposób robienia różnych rzeczy. We don't even really think about it. Tak naprawdę nawet o tym nie myślimy. We just do it 'cause that's our culture. Po prostu to robimy, bo to jest nasza kultura. I was listening to the radio in England a few weeks ago. Kilka tygodni temu słuchałem radio w Wielkiej Brytanii. And the early morning DJ was talking about his late night partying. I DJ porannego programu opowiadał o swoim wieczornym imprezowaniu. He was drunk. Był pijany. He was sick. Był chory. He woke up with a headache this morning. Rano obudził się z bólem głowy. And then on radio he said, "What a great night it was." A potem w radio powiedział, jakaż to była cudowna noc. And I thought, really? A ja sobie pomyślałem, naprawdę? The idea of spending all of your money, pomysł, żeby wydać wszystkie pieniądze, to drink it away,
żeby je przepić, to then, żeby potem je oddać. I mean, nobody likes being sick. No, chyba nikt nie lubi być chory. Nobody likes having a headache. Nikt nie lubi mieć głowy. Bólu głowy. Głowę to lepiej mieć. Bólu głowy. Sorry. You trying to marry my wife off again? No, I'm losing my head. The whole idea seems insane. Cały ten pomysł wydaje się szalony. But there's a culture. Ale jest kultura. We work hard. Ciężko pracujemy. To get money. Żeby zarobić pieniądze. To drink it away. Żeby je przepić. To be sick. Żeby się rozchorować. To wake up with a headache. Żeby się obudzić z bólem głowy. And think that was awesome. I pomyśleć sobie, to było super. Now think about it. Pomyślcie o tym. The reason we don't really think about it is because it's our culture. Powód, dla którego w ogóle o tym nie myślimy, jest taki, że to jest po prostu kultura nasza. Every kingdom has a culture. Każde królestwo ma kulturę. A way of doing things. Sposób działania. Poland is weird. Polska jest dziwna. You still have your Christmas decorations up. Wy ciągle macie jeszcze ozdoby choinkowe. Znaczy choinki i świąteczne. It's not weird here. To tutaj może nie jest dziwne. But in England that's weird. Ale w Anglii to jest dziwaczne. We set up our Christmas trees in November. My ubieramy choinki w listopadzie. And then we pull our Christmas trees down on the 1st of January. A potem 1 stycznia je już chowamy. I'm walking around Gdańsk yesterday. Wczoraj chodzę sobie po Gdańsku. Christmas trees. Choinki. Christmas lights. Światełka świąteczne. Hot wine. Gorące wino. It's February, people. Hello, ludzie, już mamy luty. It's the new year. Nowy rok. It's your culture. To jest wasza kultura. Normal to you. Normalne dla was. Crazy to me. Szalone dla mnie. Every kingdom has a culture. Każde królestwo ma kulturę. And I just want you to know that the kingdom of God has a culture. I chcę wam powiedzieć, że królestwo Boże ma swoją kulturę. The kingdom of God has a way of doing things. Królestwo Boże ma swój sposób działania. Because our citizenship is in heaven. Dlatego że nasza narodowość jest w niebie. Bo mamy króla. We have a kingdom culture. Mamy kulturę królestwa. So let me give you a few kingdom cultural things. Pozwólcie, że podam wam kilka cech kultury królestwa. In kingdom culture, we forgive. W kulturze królestwa przebaczamy. Let me just say that again. Powiem to jeszcze raz. In kingdom culture, we forgive. W kulturze królestwa przebaczamy. We don't hold grudges. Nie chowamy urazy. We don't secretly wish bad things to happen to those people who did wrong against us. Nie życzymy, żeby złe rzeczy wydarzyły się tym, którzy nas skrzywdzili. We've all been hurt. Wszyscy byliśmy skrzywdzeni. I've just been through a season of great personal hurt. Ja właśnie przechodzę pewien taki okres osobistego silnego zranienia. And there's a little part of me that wants to wish ill on that person. Jest taka malutka część we mnie, która bardzo chce życzyć złego tej osobie. And if my citizenship is purely English or Australian, then that culture is actually okay. Jeżeli moją narodowością jest angielska lub australijska, to taka kultura jest w porządku. But I've got a different king. Ale ja mam innego króla. And we have a different culture. I mamy inną kulturę. The culture is forgive. I kultura ta mówi przebacz. You know, Jesus actually says in the Bible that unless you forgive those who've offended you, then God the Father cannot forgive you. Wiecie, że Jezus w Biblii powiedział, że jeżeli wy nie przebaczycie tym, którzy was zranili, to Bóg Ojciec nie będzie mógł wam przebaczyć. So our forgiveness of others is key to receiving forgiveness from God. Dlatego nasze przebaczenie wobec innych jest kluczowe w przyjęciu przebaczenia od naszego króla. I wonder, would you close your eyes with me for a moment? Chciałam prosić was, żebyście na chwilę zamknęli oczy. Let me ask you this simple question. I zadam wam takie proste pytanie. Who are you holding unforgiveness from? Komu nie chcesz przebaczyć? Father, I pray in this moment. Ojcze, modlę się, abyś w tej chwili. Impossible though it may seem. Choć może się to wydaje niemożliwe. Help us to become people who forgive. Pomógł być nam ludźmi, którzy przebaczają. To keep light accounts. Abyśmy nie chowali urazy. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. So we forgive. Przebaczamy. The Bible says, freely you have received, freely give. Biblia mówi, że darmo wzięliście, darmo dawajcie. It's kingdom culture.
to jest kultura królestwa. Another aspect of kingdom culture is grace. Kolejny aspekt kultury królestwa to łaska. Okazujemy łaskę. We show grace. Okazujemy łaskę. We're not judgmental. Nie jesteśmy osądzający, we show grace. Ale okazujemy łaskę. I was at a conference the last few days. Przez ostatnie kilka dni byłem na konferencji. A Christian conference. Chrześcijańskiej konferencji. But they had some bands at night who weren't Christian. Ale wieczorem były tam jakieś zespoły, które nie były chrześcijańskie. There were Christians who were mad. I ja wiem, że są chrześcijanie, którzy są źli. Show grace. Trzeba okazać łaskę. You don't know what the journey is. Nie znasz tej podróży. Show grace. Okaż łaskę. Sometimes we're so busy pulling other people down. The reason we pull other people down is to make us feel better about ourselves. My tak często jesteśmy zajęci ściąganiem ludzi w dół, a powód jest taki, że dlaczego kogoś ściągamy w dół? Bo my się chcemy poczuć lepiej. Show grace. Okaż łaskę. So what, the room's dark, it's got black walls. Show grace. Co z tego, że to pomieszczenie jest czarne i ma czarne ściany? Okaż łaskę. So what, this Australian preacher's not making sense. Show grace. Co z tego, że ten australijski kaznodzieja wydaje się nie mieć sensu? Okaż łaskę. Let's be a gracious people. Bądźmy ludźmi pełnymi łaski. Let's learn to walk around with a smile on our face, forgiving and showing grace. Bądźmy ludźmi, którzy chodzą z uśmiechem na twarzy, przebaczają i okazują łaskę. You know, somebody once said that when we don't forgive and when we don't show grace to people. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli nie przebaczamy i nie okazujemy ludziom łaski, it's like drinking poison and expecting the other person to die. To jest tak jak wypić truciznę i oczekiwać, że ta druga osoba umrze. Be gracious. Bądź pełen łaski. If you're a single person, be gracious. Jeżeli jesteś osobą samotną, bądź pełnym łaski. You find the man and woman of your dreams. A znajdziesz mężczyznę czy kobietę swoich snów. The more you forgive, the more gracious you are, the more friends you'll have. Im więcej będziesz przebaczał, tym będziesz miał więcej łaski, tym będziesz miał więcej przyjaciół. Folks, this is kingdom culture. To jest kultura królestwa. Bądźmy pełni łaski. Another aspect of kingdom culture is this whole idea that we reject racism wholeheartedly. Kolejny aspekt kultury królestwa to jest to, że my z całego serca odrzucamy wszelki rasizm. I know we love our nation. Ja wiem, że kochamy nasz naród. But you know, in God's eyes, is not one nation better than another? Ale wiecie, że w Bożych oczach jeden naród nie jest wcale lepszy od drugiego? God loves his sons and daughters. Bóg kocha swoich synów i córki. He's not looking at you according to your nationality. I nie patrzy na ciebie według twojej narodowości. The Bible says that in Christ there is no slave, no free, no black, no white, no rich, no poor. Biblia mówi, że w Chrystusie nie ma bogatego, biednego, czarnego, białego, bogatego, biednego już mówiłam, tak? He accepts us for who we are. Akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy. He accepts us as we are. Akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy. I mean, come on, folks, think about Jesus for a moment. Pomyślcie przez chwilę o Jezusie. God's Son. Boży Syn. The Son of God. Syn Boga. The Bible says in Colossians chapter 1 that all things were created by Jesus and all things were created for Jesus. W liście do Kolosan Biblia mówi, że wszystko zostało stworzone przez Chrystusa i dla Chrystusa. Jesus didn't just arrive 2000 years ago in a manger in Bethlehem. Jezus nie pojawił się 2000 lat temu w stajence w Betlejem. All through the Old Testament we have moments where Jesus gets involved in people's lives. Przez cały Stary Testament są momenty, kiedy widzimy, jak Jezus pojawia się w życiu ludzi. Every time you read about the angel of the Lord, you're reading about Jesus. Zawsze kiedy czytasz w Starym Testamencie o Aniele Pana, czytasz o Jezusie Chrystusie. Not the archangel Gabriel or Michael, but you're reading about Jesus. Nie o archaniele Michale czy Gabrielu, ale o Jezusie. In Daniel chapter 10, Daniel has a vision of a man in linen garments speaking to him. W 10 rozdziale Księgi Daniela Daniel ma wizję człowieka ubranego w białe szaty, który do niego mówi. Why do you think Jesus in the New Testament is called the Son of Man? W Nowym Testamencie Jezus jest nazwany Synem Człowieczym. When Stephen was being stoned, he had a vision of a man in the clouds. Kiedy Szczepan był kamienowany, widział człowieka w chmurach. Jesus is in every way God. Bo Jezus jest w każdy sposób Bogiem. And when he came incarnate 2000 years ago, he came in every way human. I kiedy 2000 lat temu przyszedł jako wcielenie, to przyszedł całkowicie jako człowiek. Now if I ran Heaven's PR company. Gdybym ja prowadził niebiańską firmę PR-ową, I would be really annoyed with the CEO of Heaven. To naprawdę byłbym bardzo wkurzony prezesem nieba. If I was the PR. Jak ja bym był w tym PR-ze. And this is Father God. A to jest Bóg Ojciec. I would be saying, wait a minute. To powiedziałbym chwileczkę. You mean you want him to be born where? Ty chcesz, żeby gdzie on się urodził? What about a palace?
Może w pałacu. What about if he comes riding out of heaven with a great heavenly host with him? A może wyjedzie z nieba i za nim całe zastępy niebios? Let's get the richest rich, the who's who in the zoo to be there when he's born. Zbierzmy wszystkich bogaczy, najbogatszych, tych wszystkich najważniejszych, wielkie ryby, finansjery, niech go przywitają, kiedy przyjedzie. And the father says, A ojciec mówi, nie. He's going to be born in a stable. Urodzi się w stajni. Jesus, the Son of God, was born homeless. Jezus, Syn Boży, urodził się bezdomnym. Placed in a feeding trough. Umieszczono go w takim żłobie. And in the Gospel of Matthew, when we read about this, i w Ewangelii Mateusza, kiedy to czytamy, Matthew chapter 1 gives us the genealogy of Jesus' life. Pierwszy rozdział Mateusza podaje nam genealogię życia Jezusa. And usually in our Bible reading, we skip Matthew chapter 1. I zwykle czytając Biblię przeskakujemy pierwszy rozdział Mateusza. This person then had this person who had this person who had this person. Ta osoba potem miała tą osobę, potem tą osobę miała tą osobę. And in Matthew chapter 1 they're just names. I w pierwszym rozdziale Mateusza są same imiona. But in the Old Testament they're real people, real characters. Ale w Starym Testamencie to są prawdziwi ludzie, prawdziwe postacie. And seriously, they're the funkiest bunch of people in the world. I naprawdę to jest najdziwaczniejsza grupa ludzi na świecie. I mean, Jesus' genealogy is totally messed up. Naprawdę, Jezusa genealogia jest bardzo pokręcona. They're the lowest of the low. Oni są tymi najmniejszymi z najmniejszych. There's murderers. Murderers. Aha, są mordercy. Liars. Kłamcy. Drunks. Pijacy. Prostitutes. Prostytutki. I mean, people just so messed up. Ludzie tak pokręceni. And then Jesus. A potem jest Jezus. In a manger. W żłobie. Feeding trough. In a stable. W stajni. And then they had to take him for fear that the king was going to kill him. A potem ze strachu, że król może go zabić. He was born homeless. Musieli go zabrać. Urodził się bezdomny. Became an asylum seeker. Potem szukał schronienia. And came from the most messed up family ever. I jeszcze na dodatek pochodzi z najbardziej pokręconej rodziny na świecie. The point is simple. Chodzi o to. Proste to jest. Jesus came as he did, so you can come as you are. Jezus przyszedł w taki właśnie sposób, abyś ty mógł przyjść takim, jakim jesteś. The kingdom of God has open arms and accepts everybody. Królestwo Boże ma otwarte ramiona i przyjmuje każdego. We're not a Polish church. Nie jesteśmy polskim kościołem. Four people like it. Cztery osoby. We're not a Polish church. Nie jesteśmy polskim kościołem. We're a kingdom church. Jesteśmy kościołem królestwa. And we have a king. I mamy króla. And we have a culture. I mamy kulturę. Of forgiveness. Przebaczenia. Of grace. Łaski. And so many other things that I haven't got time for. I mnóstwo innych rzeczy, na które nie mam czasu. Let me thirdly say that the kingdom has a language. Po trzecie powiem, że królestwo ma język. Every kingdom has a language. Każde królestwo ma język. You have a language. Wy macie język. Of sorts. Jakiś tam. We have a language. My mamy język. Every kingdom has a language. Każde królestwo ma język. Do you know there's a language in the kingdom of heaven? Wiecie, że w królestwie niebios też jest język? And I want to read to you from 1 Corinthians chapter 13. I chcę przeczytać wam z pierwszego listu do Koryntian z 13 rozdziału. I'm going to see if Magda can translate this. I zobaczymy, czy Magda będzie w stanie to przetłumaczyć. This is a really famous chapter of the Bible to be read at weddings. To jest taki bardzo słynny fragment, często czytany na ślubach. But the context is really not weddings. Ale kontekst w ogóle nie ma nic wspólnego ze ślubem. It's 1 Corinthians chapter 13. 1 Koryntian 13. This is like an Oreo cookie. To jest tak jak ciasteczko Oreo. This is the cream in the middle. To jest ten krem po środku. But the chocolate biscuit on either side is all to do with spiritual gifts. Ale to ciasteczko czekoladowe po obu stronach jest związane z duchowymi darami. 1 Corinthians 12, 1 Corinthians 14. 1 Koryntian 12 i 1 Koryntian 14. It's about the way we interact with the kingdom of Poland. To jest sposób, w jaki my wchodzimy w interakcję z Królestwem Polski. Not just in church on a Sunday. Nie tylko w kościele w niedzielę. But your Monday to Saturday. Ale od poniedziałku do soboty. So as I read these words, I want you to think about your language. Kiedy będę czytał ten fragment, chcę, żebyście pomyśleli o swoim języku.
If I give everything I own to the poor. Jeżeli oddałbym wszystko co posiadam ubogim. And even go to the stake to be burned as a martyr. I nawet poszedł na stos, aby zostać spalonym jako męczennik. But I don't have love, I've gotten nowhere. Ale nie miałbym miłości, to nie mam nic. So no matter what I say. Więc bez względu na to co what powiem. I believe, w co wierzę. And what I do. I co robię. I am bankrupt without love. Bez miłości jestem bankrutem. Love never gives up. Miłość nigdy się nie poddaje. Love cares more for others than self. Miłość bardziej troszczy się o innych niż o siebie. Love doesn't want what it doesn't have. Miłość nie chce tego, czego nie posiada. Love doesn't strut. Oj. It's not proud. Miłość nie jest pyszna. Love doesn't have a swelled head. Miłość nie ma napuchniętej głowy. Love doesn't keep the score of the sins of others. Miłość nie prowadzi rachunków grzechów innych. Have you ever done that with your spouse? Robiliście to kiedyś ze współmałżonkiem? Have you ever said to them, you always do that? Czy powiedzieliście kiedyś, a ty zawsze to robisz? Do you remember when you said this and you did that? Pamiętasz, kiedy to powiedziałeś? Pamiętasz, kiedy to zrobiłaś? Love doesn't keep score of the sins of others. Miłość nie robi rachunków grzechów innych ludzi. Love doesn't force itself on others. Miłość nie narzuca się innym. It isn't always me first. Nie zawsze jest tak, że to ja jestem pierwszy. Love doesn't fly off the handle, Pastor Zibby. Miłość nie... Fly off the handle is like... Doesn't go crazy. Miłość nie jest czymś szalonym. It's not angry. Nie jest pełna złości. Love doesn't revel when others grovel. Miłość nie cieszy się wtedy, kiedy inni się smucą. Love takes pleasure in truth. Miłość odnajduje przyjemność w prawdzie. Love puts up with anything. Miłość znosi wszystko. Love trusts God always. Miłość ufa Bogu zawsze. It always looks for the best. Zawsze szuka tego, co najlepsze. It never looks back. Nigdy nie patrzy wstecz. Come on, folks, think about your language now. Pomyślcie teraz o swoim języku. Love keeps going to the end. Miłość zawsze idzie do końca. Love never dies. Miłość nigdy nie umiera. Inspired speech will one day finish. Natchniona mowa któregoś dnia się skończy. Speaking in tongues will end. Mówienie językami się skończy. But love always remains. Ale miłość pozostaje na zawsze. But right now, ale teraz, we have three things that lead us towards that. Mamy trzy rzeczy, które nas do tego prowadzą. Trust steadily in God. Ufaj bezgranicznie Bogu. Hope unswervingly. Miej nadzieję i nie wahaj się. You're doing good. Love extravagantly. I kochaj ekstrawagancko. But the best of these three. Ale najlepsza z tych trzech. Is love. Jest miłość. I didn't say lust. Nie powiedziałem ostatnia. I said love. Pożądanie. Powiedziałem miłość. The best is love. Najlepsza jest miłość. Our language and our actions are a language and actions of love. Nasz język i nasze czyny to jest język i czyny miłości. Our culture is one of grace and forgiveness. Nasza kultura to jest kultura przebaczenia i łaski. We have a king. Mamy króla. And our language is love. A naszym językiem jest miłość. Can I encourage you with social media? Czy mogę was zachęcić, jeśli chodzi o media społecznościowe? When you're angry and upset. Kiedy jesteś zły, zasmucony? Think before you post. Pomyśl zanim coś umieścisz. I'm shocked by Christians in England. Ja jestem zszokowany chrześcijanami w Anglii. Not here, 'cause you're perfect. Nie tutaj, wy jesteście doskonali. But in England? Ale w Anglii? I read some social media posts and I go, really? Czytam takie różne posty i sobie myślę, naprawdę? It's a language of love. Język miłości. And if you can't think of anything nice to say, a jeśli nie potrafisz wymyślić nic miłego do powiedzenia, think of something nice to say. To pomyśl o czymś miłym, co możesz powiedzieć. So when you go home today and you jump on Facebook or you twit face or whatever it is, Twitter. Jeżeli wrócisz do domu i będziesz wchodzić sobie na Facebook czy jakikolwiek coś innego. Think of something nice to say about your God. Pomyśl, co dobrego możesz powiedzieć o swoim Bogu. About your city. O swoim mieście. About your church. O swoim kościele.
I woke up this morning and I sent my daughter a text. Obudziłem się rano i wysłałem do córki wiadomość. I said, "Hey baby, I want you to know that you are beautiful." Napisałem: "Cześć kochanie, chcę, żebyś wiedziała, że jesteś piękna." "You are so pretty, you have killer eyes." Jesteś tak piękna, masz zabójcze oczy. Brackets, Disney eyes. W nawiasie, oczy disneyowskie. Because all the Disney princesses have big eyes, don't they? Bo te wszystkie księżniczki Disneya mają takie wielkie oczy. But you also have a beautiful personality. Ale masz też piękną osobowość. Mom and I are so proud of you. Mama i ja jesteśmy z ciebie tak dumni. You're doing so well and your future is going to be amazing. Radzisz sobie wspaniale, a twoja przyszłość będzie cudowna. Have no concerns about anything, baby. Niczym się nie martwię, kochanie. God's got it. Nie martw się niczym, kochanie, and bo Bóg to ma w swoich rękach, a twój tata myśli, że jesteś najlepsza. It's a language of love. To jest język miłości. Let's have that language with each other. Niech taki język towarzyszy nam w rozmowach. Let's have that language with our neighbor. Niech taki język towarzyszy nam w rozmowach z sąsiadami. We could change the world with that language. Możemy zmienić świat naszym językiem. One of the musos, come and join me. Poproszę zespół, żeby do mnie dołączył. Every kingdom has a king. Każde królestwo ma króla. Every kingdom has a culture. Każde królestwo ma kulturę. Every kingdom has a language. Każde królestwo ma język. And the last thing about every kingdom is every kingdom has a currency. I ostatnia rzecz odnośnie królestwa, każde królestwo ma walutę. We have the British sterling. My mamy brytyjskiego funta. With a queen's head on the back of it. Z tyłu jest głowa królowej. You have zloty. Wy macie złotówki. Tomorrow I'm in Switzerland. Jutro będę w Szwajcarii. And they have something else. Francs. Francs, Swiss francs. A oni mają coś innego, franki. Every kingdom's got a currency. Każde królestwo ma swoją walutę. A few months ago I went to Norway to preach at a convention. Jakiś czas temu pojechałem do Norwegii, żeby głosić na pewnej konferencji. And before I traveled, my PA went to the bank for me to give me some krona. I kiedy, zanim pojechałem tam, to moja asystentka poszła dla mnie do banku i wymieniła mi pieniądze, żebym miał jakieś korony. She put just a small sum in an envelope for me, just in case I needed a coffee or catch a taxi. Dała mi taką niewielką kwotę do koperty w razie, gdybym musiał taksówkę złapać, czy gdzieś chciałbym kupić sobie kawę. My flight arrived late at night, about 11 o'clock at night in Norway. Mój samolot wylądował około 11 wieczorem w Norwegii. And my pickup wasn't there. My driver wasn't there to meet me, to take me to the venue. I osoba, która miała mnie odebrać i zawieźć na miejsce tej konferencji, nie pojawiła się. So I rang up and they said, "We are so sorry. We forgot to send the driver to come and get you. They'll be there in an hour and a half." I dzwonię tam, a oni mówią: "Bardzo nam przykro, zapomnieliśmy wysłać kierowcę. Przyjedzie za jakieś półtorej godziny." It's 11 o'clock at night. Jest 11 w nocy. And you want me to wait for an hour and a half. A wy chcecie, żebym tu czekał półtorej godziny. Love. Miłość. So I went to the coffee shop in the airport. Więc poszedłem do kawiarni na lotnisku. I said, "I need a really strong black coffee." I mówię: "Potrzebuję bardzo mocnej czarnej kawy." She said, "With milk?" A ona mówi: "Z mlekiem?" I said, "No, that's a white coffee." Nie, nie, to jest biała kawa. She gave me the black coffee. Dała mi czarną kawę. I put the krona on the counter. Położyłem koronę na blacie. She looked at the krona and looked at me. Spojrzała na koronę, spojrzała na mnie. I smiled. Uśmiechnąłem się. I looked at the corona, looked at her. Spojrzałem na tą koronę, spojrzałem na nią. And smiled again. I znowu się uśmiechnąłem. I looked at the coffee. Spojrzałem na kawę. I looked at her. Spojrzałem na nią. She looked at the corona. Ona spojrzała na koronę. She looked at me. Spojrzała na mnie. I reached for my coffee. Sięgnąłem po kawę. I began to pull it towards me. Zacząłem ciągnąć do siebie. And she pulled it the other way. A ona zaczęła ciągnąć w drugą stronę. I look at the corona. Ja patrzę na tą koronę. I look at her. Patrzę na nią. She looks at the coffee. Ona patrzy na kawę. Looks at me. Na mnie. And this happened for 55 minutes or thereabouts. I chyba jakieś 55 minut to trwało. And she says, "Sir." W końcu mówi: "Proszę pana." "You are in Norway." Jest pan w Norwegii. I said, "Ma'am, I'm aware of that. I just got off the plane." Ja mówię: "Proszę pani, jestem tego świadomy. Właśnie wysiadłem z samolotu." She said, "What you may not be aware of is this." On nam mówi: "Czego może nie jest pan świadomy?" That not only do we have krona in Norway. Że mamy korony nie tylko w Norwegii. But Denmark also has a currency called krona. Ale Dania również ma taką walutę, która się nazywa and korona. Sir, you are in Norway. I proszę pana, jest pan w Norwegii. You can't pay for goods in Norway with Danish krona. Nie może pan w Norwegii płacić duńskimi koronami. She said, "You have the wrong currency." Powiedziała: "Ma pan niewłaściwą walutę." You have zloty. Wy macie złotówki. We have sterling. My mamy funty. In Norway and Denmark, they both have krona. W Danii i w Norwegii oboje mają korony. But the kingdom of God has a different currency. Ale Królestwo Boże ma inną walutę. It's called faith. Nazywa się wiara. Faith. Wiara.
And I want you to know, amazing things happen when you live by faith. I chcę wam powiedzieć, kiedy żyjesz przez wiarę, dzieją się niesamowite rzeczy. Faith is not a leap in the dark. Wiara to nie jest skok w ciemność. Faith is responding to God. Wiara to odpowiedź Bogu. Years ago, when my children were little, lata temu, kiedy moje dzieci były małe, I would come home from work, wracałem do domu po pracy and they would stand at the top of the stairs. I one stały na szczycie schodów and there were 14 stairs to the bottom, i na dół było 14 stopni. And as I would come through the door, I'd say, where are my kids? I kiedy przechodziłem przez drzwi, mówiłem, a gdzie moje dzieci? And they would run to the top of the stairs, a one biegły na górę, że tam na schody, and they would jump. I skakały. My daughter was 5. Moja córka miała wtedy 5 lat. My son was 2. A mój syn miał 2 lata. And they would both jump at the same time. I oboje skakali w tym samym czasie. They could only jump 3 stairs if they were lucky. Jakby im się udało, to może 3 stopnie by przeskoczyli. Dad's job was to run 11 stairs. Zadaniem taty było podbiec te 11. Faith is a little bit like that. I wiara polega troszeczkę na tym. It's looking at 14 stairs and going, man, I don't know how we're going to do that. To jest patrzenie się na te 14 stopni i mówienie, ja nie wiem, jak my to zrobimy. Our prayer when this building was being taken by KDM was, God, can you do the impossible? Naszą modlitwą, kiedy KDM wziął ten budynek, było, Boże, czy Ty jesteś w stanie wykonać to, co niemożliwe? But we're here because God spoke. Ale jesteśmy tu, bo Bóg przemówił. God identified a building. Bóg zidentyfikował budynek. It was 3 steps compared to 14 steps. To były 3 kroki w porównaniu do 14. But you'll find this. Ale odkryjecie to. Every time you respond to the voice of God. Zawsze kiedy zareagujesz na głos Boga. The God thought that burns hot. To Boże słowo, które płonie mocno. Your heart begins to burn. Twoje serce zaczyna płonąć. Good ideas fade away, God ideas stay with you. Dobre pomysły znikają, ale Boże pomysły zostają z tobą. And often what we look is we look at this business opportunity and think that's impossible. I często my patrzymy na przykład na jakąś możliwość biznesową i mówimy, to jest niemożliwe. There were many pastors and leaders who looked at Magda and Zibi and said, KDM, it's impossible. Było wielu pastorów i liderów, którzy patrzyli na Magdę i Zibiego i mówili, to jest niemożliwe. In your own life, there may be things that seem absolutely impossible. I w twoim własnym życiu są rzeczy, które może wydają się kompletnie niemożliwe. That's perfect for God. Ale dla Boga to jest doskonałe. Because he doesn't operate in the natural dimension. He's the supernatural God. Dlatego, że on nie operuje w tym, co naturalne. On jest ponadnaturalnym Bogiem. And we do it by faith. I my żyjemy według wiary. Faith is the currency of heaven. Bo wiara to waluta nieba. So folks, I want to encourage you. Let's take our eyes off the natural. Więc chcę was zachęcić. Przestańmy skupiać nasz wzrok na tym, co naturalne. And let's keep our eyes fixed on Jesus, the author and the perfecter of our faith. I niech nasze oczy będą zwrócone na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. And by dealing in the currency of faith, i kiedy będziemy korzystać z tej waluty, którą jest wiara, we will find what the Bible says. To odkryjemy to, co mówi Biblia. That nothing is impossible to those of us who believe. Że dla tych, którzy wierzą, nic nie jest niemożliwe. Because the Bible says, without faith, it's impossible to please God. Bo Biblia mówi, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Without faith, it's like going to the coffee shop in the wrong country and paying with the wrong currency. Bez wiary to jest tak, jak iść do kawiarni w obcym kraju z walutą, która nie pochodzi z tego kraju. But when you have the right currency, ale kiedy masz właściwą walutę, it's amazing how quick that which was ordered comes to you. To ciekawe jest, jak szybko to, co zostało zamówione, przychodzi do ciebie. So would you bow your heads and close your eyes across this place? Czy możecie na chwilę skłonić głowy i zamknąć oczy? Możemy prosić o włączenie świateł? Folks, I want you to think right now about whatever seems impossible in your world. Kiedy macie zamknięte oczy teraz, pochylone głowy, chcę, żebyście pomyśleli o tym, co wydaje się niemożliwe w twoim życiu. What is that thought that you just can't escape? Jaka jest ta myśl, przed którą nie możesz uciec? For the next stage of your life. Dotycząca kolejnego etapu twojego życia. You know, all through our lives, we carry with us hurt, pain, disappointment, and failure. Przez całe życie często niesiemy zranienia, porażki, rozczarowania. And we begin to guard ourselves again from being hurt potentially again. I zaczynamy chronić siebie przed potencjalnym kolejnym zranieniem. We work hard to guard our lives from failure. I ciężko pracujemy, żeby ochronić nasze serca przed kolejnym niepowodzeniem. But faith requires us to go again. Ale wiara wymaga, abyśmy
jeszcze raz spróbowali. Step again, speak again. Abyśmy zrobili jeszcze raz ten krok, abyśmy przemówili jeszcze raz. And if right now you are looking at a situation that really looks impossible in human terms. Jeżeli teraz patrzysz na jakąś sytuację i ona w ludzkim rozumieniu wydaje się kompletnie niemożliwa. Your family, your finances, your investment, your church, your ministry, whatever it may be. Twoja rodzina, twoja praca, twój biznes, inwestycja, twój kościół, służba, cokolwiek to jest. I want to pray for you right now. To chcę teraz się o ciebie pomodlić. That you would leave this place in faith. Abyś opuścił to miejsce w wierze. Knowing that the God who started a good work in your life, He will sustain that work and He will complete that work. Wiedząc, że Bóg, który rozpoczął w tobie to dobre dzieło, będzie je podtrzymywał, kontynuował i je wypełni. So if that's you, więc jeżeli to ty, I want you to quickly stand to your feet just where you are. To chcę, żebyś tak szybko wstał w miejscu, w którym jesteś, bo chcę się o ciebie pomodlić. Well, this is exciting. To jest ekscytujące. Because of those of you standing, you're saying, "I've got something impossible in front of me." Dlatego, że ci, którzy stoicie, mówicie, przede mną jest coś niemożliwego. I found every God dream is always impossible for me. A ja odkryłem, że każde marzenie od Boga zawsze jest niemożliwe. Come on, you're standing. Lift your hands to heaven, will you? Kiedy stoicie, wznieście swoje ręce do nieba. Spirit of God, right now in this auditorium. Duchu Święty, teraz tutaj, w tym miejscu. We speak faith into every single person. Wypowiadamy wiarę nad każdą pojedynczą osobą. God, we're so thankful this afternoon that faith is not something that we have to muster up. Dziękujemy Ci. Jesteśmy tak wdzięczni za to, że wiara nie jest czymś, co my musimy jakby próbować poprawiać, żeby było coraz lepsze. But faith is something that you give. Ale wiara to jest coś, co Ty dajesz. And so I pray right now in Jesus' name. I modlę się teraz w imieniu Jezusa. That you would cause these men and these women. Abyś dotknął się tych mężczyzn i tych kobiet. Lord, I pray for myself with this impossible dream that I believe I'm carrying. Abyś modlę się też o siebie z tym marzeniem niemożliwym, które wierzę, że ja też noszę. Lord, may we leave this place in a moment full of faith and expectation. Abyśmy opuścili to miejsce za chwilę pełni wiary i oczekiwania. We look to you, our great King. My patrzymy na Ciebie, nasz wielki Królu. We're thankful, God, for your word. Jesteśmy Ci, Boże, wdzięczni za Twoje słowo. Lord, right now I pray all around our lives. I Panie, modlę się teraz w życiu każdego z nas. That you would cause us, abyś sprawił, to not limit our future according to the disappointment of our past. Abyśmy nie ograniczali naszej przyszłości przez rozczarowania z przeszłości. But as the Apostle Paul says in the Bible, ale tak jak apostoł Paweł mówi w Biblii, that we would run the race marked out before us with absolute perseverance. Abyśmy biegli w tym biegu wyznaczonym dla nas, pełni wytrwałości. Help us to run in faith. Pomóż nam biec w wierze. With faith. Z wiarą. In order to honor you, our King. Aby uhonorować Ciebie, naszego Króla. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Come on, why don't we all stand at our feet across this place? Stańmy teraz wszyscy, proszę. And I'm going to count to three, and I want to give us to give God, our King, a shout of praise. Ja policzę do trzech i chcę, abyśmy teraz naszemu Bogu, naszemu Królowi oddali chwałę przez wspaniały okrzyk. But this is going to be a happy shout of praise. Ale to musi być taki radosny okrzyk chwały. Like the Football World Cup. Tak jak na mistrzostwach piłce nożnej. If Poland beats Germany in the final seconds. Jak Polska pobija Niemców w ostatnich sekundach. That kind of praise, but more. Trochę coś takiego, ale dużo bardziej. And we're praying that in this shout of praise, i my modlimy się, że w tym okrzyku chwały, the Bible says God inhabits the place of His praise. Biblia mówi, że Bóg zamieszkuje w chwałach swojego ludu. So I'm praying, więc ja się modlę, that in this shout of praise, żeby w tym okrzyku chwały, the Spirit of God would seal His word in our hearts. Duch Święty zapieczętował Boże słowo w naszych sercach. Because there's nothing worse than having a vessel with holes in it. Bo nie ma nic gorszego niż mieć naczynie dziurawe. We don't want to leak it away. Nie chcemy, żeby to wypłynęło. We want to carry faith with us. Ale chcemy wiarę zabrać ze sobą. So here we go. Więc zaczynamy. One, jeden, two, dwa, three. Come on. Let's give it a shout. Yeah.
That's like a quarter-final win. To jest takie zwycięstwo w ćwierćfinale. That's not winning the World Cup. To nie jest zwycięstwo w mistrzostwach świata. Come on, we're gonna do it again. One, musimy zrobić to raz. Three. Come on, let's give him a shout of praise. Let's give him a shout of praise.